Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie, Benek z tej strony i The Quarry. Kolejny odcinek. Babka nie żyje, dziadek nie żyje, Jacob nie żyje. No i pora na kolejne ofiary. Ha, 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 ha. Zapraszam serdecznie. Dom rodziny Hackettów. Ryan, chodzący z nożem pomiędzy żebrami. No i przyjemniaczek. Uciekaj, chłopcze, Bobby może tędy nie przejdzie. A no właśnie. Trzymaj, trzymaj. Znowu było zagrożenie? Nie rozumiem tego. Jeszcze trzaśnij drzwiami. Besides, I'll get in trouble. Dźgnąć? Jak dźgnąć? Nie. Nie, bo... A dobra. Please. You stole my knife. Nie, no to dobra, no to w tym momencie. Oh, no, you've been bit. Pick on someone your own size. Travis! Wystraszony dziecko, ten krwawi, nie, to będzie po nim. What the fuck happened to you? Oh, you know, nothing out of the ordinary. Ryan! Oh, how bad is it? Ugryzie go? I'm so sorry. That bad, huh? I keep trying to fix it. Whatever this is, people keep getting hurt. First Max, now you. To nie twoja wina. Drwiąco nie chciałem tego mówić. Pewnie, że to nie jest jej wina. It's not your fault. I didn't have to come here. I shouldn't have let you come. You're not the boss of me. Sorry. It's okay. Am I dying? You've lost a lot of blood. But it'll heal though, right? Wait, maybe it will. What? Ryan, if you let me bite you,
What? O tym właśnie pomyślałem. It means you'll be infected, which means. Which means it will heal. Yeah. But it also means. Yeah, yeah, I got it, Big Bad Wolf. Yeah. Ryan, I don't have much time. I can feel it, like it's fighting to get out. If you let me bite you and you heal, then... Then I'd have to kill Chris. It's not killing Chris, it's killing a werewolf. It's saving your own life, and mine, and Max's, and your friends, too. Ależ oczywiście. Let you bite me, and live to kill Chris Hackett, or bleed out and die. Pretty much. It's your call, for now. So we doing this or no? No chyba tak. Czy mamy mieć kolejną ofiarę na sumieniu? W zasadzie na sumieniu, no. Tak to wszystko tu wygląda, jak to wygląda. No dobra, ale dobra, no spróbujmy, nie? Zaraz sobie te ścieżki wszystkie poczytam. O kurczę, tutaj teraz jest akcja. Nice and tender for you. Holy shit. Co to za obrazki w ogóle są? You should start to feel better soon, I guess. Fuck. We gotta go. Bobby idzie? Tyle krwi stracił i wstał. No chyba, że już działa. Specyfik. Złomowisko Hackettów. Tutaj, to gdzie, tutaj, gdzie poszła Caitlin i Dylan. Guys never throw anything out, huh? So, do you want to give me some direction on what we're looking for? Palca rozcinacza szukają. Well, most of these cars look like they've already been stripped of parts. Just empty frames and chassis, which doesn't help us much. Okay, so we're looking for engines? Well, anything relatively intact. Got it. O, i mamy możliwość teraz spacerków. Dobra, no. Przejdźmy się, fotokomórka działa, przejdźmy się. Poszperajmy, może coś tutaj będzie takiego, co... pozwoli bohaterom wydostać się z tego cholernego lasu, zwłaszcza ten palec rozdzielacza, który... Czy jego tutaj nic nie napadnie? Ten palec rozdzielacza spadł na dno jeziora. Jacob by coś na ten temat mógł powiedzieć, ale niestety Jacob już nie żyje. Zabawne? Nie, no nie jest zabawne, ale... Tak wyszło, tak wyszło. Może jak kiedyś jeszcze raz zagramy, to uda się go uratować. Liczyłem na to, że coś tu będzie, takie treptanie.
ta pani drepta razem z nami, ale nic tutaj jakoś nie widać. O, tam jest wejście na... O, nareszcie coś. Jakiś przycisk. Czy nie? Aha. Dobra, bo tam wcześniej można było wejść, ja zrezygnowałem, żeby obejść sobie tej ten teren. Jak istotne teraz jest tutaj zapalanie tego światła ruchem? Czy jest możliwość przejścia w taki sposób, żeby to się na przykład nie zaświeciło? Proszę panią, proszę poczekać, ja tutaj muszę jeszcze troszeczkę poszperać. Powiem wam, nic tu nie ma już więcej, ale można wejść na górę. Interakcja z przyciskiem już była. Dobra, można wejść. I ta muzyka, nie? Nastraja. O. Body damage. Notatka ze złomowiska. Keep this. Travis. Not looks tea. Like these guys were cooking the books a little. Dodgy. You said it. Tak, ale znowu jest ta sama sytuacja, że trzeba podejść ponownie, żeby móc ją przeczytać po naszemu. Pokaż tekst. Uszkodzenie nadwozia. Załatw to bez dokumentacji i dyskretnie. Uuu, rachunek z Hacked Scrap Metal, czyli to jest miejsce na złomowisku. Jest to miejsce, w którym pewnie leży samochód Lori i Maxa. Ścieżki. Ponad prawem. Lora szczerze powiedziała policjantowi i tak dalej. Nie zabrała broni. Strzeliła konsens w głowę. Zabiła i jeden diacha w przypływie szału. No nieźle. Nieźle Lora narobiła, jak przeżyje, to ona będzie główną oskarżoną tutaj pewnie. Stracone zachody miłości. Ryan nie zgodził się na uwolnienie Jacoba. Jacob pozostał. Wilkołak zabił Jacoba. Wilkołak, jeden z uczestników obozu. Funt ciała. Bobby wyciągnął nóż z rany Ryana, co oczywiście pogorszyło krwawienie i... dał się ugryźć loże, jak tam. Każdy orze jak może. Wskazówki i tutaj znowu mamy coś ukrytego, tu ponownie. A, ciekaw jestem strasznie, czy uda nam się, kiedy będziemy grali kiedyś, odkryć to coś, czego tym razem nam się nie udało. I notatka ze złomowiska. Na bazę grana prośba o niewypisywanie czegoś do dokumentacji jest delikatnie mówiąc nieco podejrzana. Musi tu być coś, co chcą ukryć przed całym światem. Tak, a co? A właśnie to, że zezłomował samochód jest złym gliną. Pełnia, 22. Zaplanowane, niezaplanowane, Laura i Max pojawili się po prostu dzień wcześniej. Czy to już wszystko? Tam można było iść oczywiście, ale... tędy przechodziliśmy i nic tutaj chyba nie było. Nie.
Chodź, Caitlin, idziemy, tak biegasz za mną. Niestety. Kurczak, tu jest ciemno. Jak tu obchodzić tą całą lokację teraz? Pójdę w tym kierunku najpierw. Bo widzę, że chyba daleko nie zajdziemy, a tam taki dziwny korytarz był, nie? Benzynem? O, ale fajne przejście. Naturalne przejście na złomowisku. Tutaj nie dociera światło. Caitlin idzie? Idzie, idzie, chodź, chodź. Raźniej we dwójkę. Aha, dobra, czyli już tutaj jesteśmy. Zrobiliśmy, że tak powiem, kółeczko. Ale tu możemy się dostać na górę. I pójdę tam. Czy on może stąd spaść? Nawet nie będę próbował. Tam jest jeszcze gdzieś wejście wyżej. Kurczę, ale to jest łażenia. Czuję, że gdzieś tutaj będzie, powiedzmy, jakiś tarot i my go nie zbierzemy. Tak, postać nie jest w stanie zejść. Dobra, to my tędy weszliśmy. Tam zejdę, pójdziemy tam całkiem, całkiem na górę. No czekajcie, chyba tutaj nie byłem, nie? O właśnie, o tym mówiłem, sąd ostateczny. Dobrze, że tu przyszedłem, dobrze, że wróciłem. Chyba tutaj nas nie było, no i nas nie było. Oni też tutaj wspominają cały czas coś o białym wilku. Podejrzewam, że biały wilk to mógłby być Sila? Sila? Silas? Dobrze pamiętam imię? Ten syn tej, nie wiem, tej wiedźmy z tej trupy obwoźnej, czy jak to tam było? Mogłoby to, no, tak być, że bo oni tutaj coś wspominają cały czas o tym białym wilku, że to niby on jest takim najważniejszym w okolicy, resztem wszystkich innych. O, zobaczcie, doszedłem do miejsca, w którym nic nie mogę zrobić, ale też nie mogę się... Ale też nic nie ma ciekawego. Szkoda, bo liczyłem, że jak taki zakamarek, to może będzie można znaleźć jakąś notatkę dziwną. Dobra, on musi wracać teraz, bo tam jeszcze czeka nas wejście na górę. A mianowicie tam gdzieś. O. Wyrzucony znak. What's this? A, Harum Skarum, a właśnie.
Eliza. Fortune teller. Tak, właśnie. Wróżka. Caitlin, światło zaświeciłaś. Dobra. Stąd schodziliśmy. Dobra, trzeba teraz wejść tutaj. Oj, coś... Chyba znaleźli samochód, ale ktoś im się nie przygląda? I actually used to be pretty good at the claw game at my local arcade. The kids used to call me the grabber. No, oh, I hear that now. Look, why don't you see if you can lower it down so I can take a look under the hood? Mogę dostać broń? Zachęcająco? Pilnuj mnie. No, ale on takie oczka też ma dość podejrzane. No pilnuj mnie, co ma zostać tu bez broni? Sure, yeah, sure thing. Just watch my back, yeah? Kurczę, on ma oczy wilkołaka. Widać po skórze. All right. Looks like somebody's mom never taught them how to clean up after themselves. Okay, let's see what we're working with. All right. Not too complicated. Tak, bo ten samochód jest cały i tamten palec rozdzielacza może rzeczywiście być. Kurczę, co za gość. To radio. Tak, nad głowę jej, tak, tak. I think I found my calling. About time! Well, maybe we can see if we can try and get this thing running. Jak kosa. Najwyższy czas. Score. Oj. Ostrzeż Caitlin. Nie zadziałał, ale bzdura, znowu mi nie zadziałał klawisz. Uruchom syrenę. Matko. Dawaj, 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 dawaj. Odpal to. Dylan!
Samochód! Zrzuć samochód! Zrzuć Dawaj, kurde! Nie do pojęcia. Dylan? Zatkało mnie, a chłopak chyba ma kłopoty. Ona straciła pocisk. Idiotko! Nieźle się dzieje. Schron burzowy w głównym budynku Hackers Quarry. Musicie przyznać, że ostatnie chwile trzymały ostro w napięciu. Why not? Dylan said it's safe here. Yeah, I don't want to be waiting around. But that's literally all we need to do. Just wait until morning, right? Fine. But we need protection. Go see what you can find. It's better than just sitting around. No ale a ty? A ty co? No i mamy możliwość porozglądania się Abby. O, Caitlin też poszła, no i bardzo dobrze. Szukaj, szukaj. Papież. Papież, mamy kolejną kartę Tarota. To jest... dobra. Głosimy wszędzie. Jest niesamowicie ciemno. Proszę. Korek wyciągnięty. What is it? O kurczę, pociski ze srebrnymi kulkami. How'd they get down here? The hunter must have dropped them. This is probably how he got upstairs and attacked Caitlin. These fucking guys are everywhere. Ciekawe. Z tego nie zgubił policjant na przykład. Pilnując tutaj Chrisa, prawda? O! Mamy drabinę. Coś tam... na tej... coś tam się chyba... ja nie pamiętam, ale tam w pierwszym czy drugim odcinku coś tam... ta drabina została naruszona? Dobrze myślę, ja nie wiem czy mogę tam wejść, bo... żeby Abby nie skręciła kostki. Bo będzie problem. Spróbujmy otworzyć te drzwi. Oh, fuck. No jak brzydko mówisz, ale jest odpowiedź. Jest odpowiedź. Widać jakieś pazury. Ślady pazurów. Może lepiej nie otwierać. Nie jest to dowodem na to, że rzeczywiście Chris tu przebywał.
czy nie otworzy tych drzwi. Dobre. To było dobre, to było bardzo dobre. Ale trzeba było iść w tamtą stronę i się wrócić, żeby coś takiego zaistniało. Ale moment był fajny. No nic, no chyba zostało nam tylko to. What'd you find? Oh, I'm just checking out this ladder. Is that it? Tiny little door up there? Yeah. We'll open it up. Why? We don't know what's up there. Exactly. Have you not been paying attention, like, at all? Okay, what I mean is, it might be good for us to have an escape route. You know, we don't know what's up there. The lodge, there also could be a way for us to defend ourselves. Okay. Guess that makes sense. No ja nie wiem. To są chyba w miarę bezpieczne, dopóki ranek nie nadejdzie. O, właśnie. Właśnie o tym mówiłem. Czekajcie. Jakieś wskazówki, tak? Wyrzucony znak. Poszarpane i zniszczone resztki atrakcyjnego obwoźnego widowiska. Sposób, w jaki są pomieszane z resztą śmieci, wskazuje, że leżą tu od dawna. Notatka ze złomowiska. Wiadomość dotyczy samochodu Maxa. Travis nie chciał, aby pozostała po nim jakaś dokumentacja na wypadek, gdyby ktoś zaczął ich szukać. No właśnie. Uwaga pod nogi. Dylan otworzył właz w biurze Chrisa. Dylan poluzował szczebel w drabinie. Abby wspięła się na drabinę. Jeden ze szczebli się złamał. Ale co to byłoby powodem, że druga nie wejdzie, albo ta nie zejdzie, już nie wejdą? Nie rozumiem, ale to... Odległość pomiędzy tymi szczeblami jakoś chyba duża nie jest. No ale dobra. Pomocna dłoń. Ryan postanowił nie pozbawiać Dylana dłoni. Dylan jest zarażony. Oni są w tych ciuchach ja mam z dodatku jakieś tam, nie wiem, z lat 40 czy jakoś tak. No i Dylan przemienił się w wilkołaka na złomowisku. Praca zespołowa. Dylan i Caitlin dali się na złomowisko. Caitlin porzuciła Dylana. Abigail i Emma znalazły srebrne naboje w schronie burzowym. Tu o tarocie nam opowie pani. Weszła do biura pana Hacketa. Tymczasem w domu rodziny Hacketów, gdzie Laura pozostała, ugryzła Ryana. Man, this place is huge. Mine needs a rest a bit. You'll feel better soon. Cool. I'm feeling pretty good, actually. What are you doing? Stop it. Do you smell that? No. Never mind. Let's just find another way down. A way to Chris Hackett. Or just a way out, maybe.
and done being chased and stabbed. Sure. And another way out. Fine. I zaraz możliwość kierowania Laurą. Zobaczmy, rozejrzyjmy się tutaj po tym domku. O nie. I think we found Chris Hackett. Son of a bitch. Jadź. Ciekawe, że nie potrafił tego wcześniej zrobić. Dlaczego on nie gryzie tych ludzi? Czyżby krwią były wysmarowani? Nie wiem dlaczego. Co to? Laura. Thanks for not killing me. Yeah. Likewise. What? Ja myślałem, że ataku serca dostanę w ogóle. What now? Everyone's back to normal? Think this is over? Biały wilk. This isn't over. I don't understand. Chris is dead. Huh. Well, Chris wasn't the first. That's not possible. Caleb. Kaylee. The girl you killed? Her brother. What? Caleb był pierwszy. Caleb bit Chris and Kaylee. Proszę bardzo. Chris was just trying to protect him. He was a good man, my brother. Well, then who bit Caleb? Silas. We've been tracking him for years. He's a gypsy transient. He'd been long gone from the area, but we hoped he'd come back so we could end this. Anyway, there's sightings up and down the coast. A feral albino child. Giant white wolf. White wolf? What? What'd you say? Where? Where'd you see it? Hey, let it go! At the cabins earlier tonight! Okay,
Okay. Okay, it makes sense. It all makes sense. He must have been back for months, and he's what ran you off the road 2 months ago. Help me. Help me. We can still save Caleb. We can still save what's left of my family. We can help those who are still alive. Wiecie co? To jest normalnie pomieszane z poplątanym wszystko. Dlaczego miałabym ci pomagać? Dlaczego miałabym ci zaufać? No, Chris Haggett już nie żyje. Czy w tym przypadku odpowiadać złośliwie? Wiecie, jak było. Ale też jej nie zabił. Pozwolił na to, żeby zabić Chrisa. Dobra. Why the hell should I trust you? I'm not asking you to trust me. I'm telling you we can end this. We kill Silas, everyone gets better. Everyone who's still alive anyway. Okay, okay. So where would we even find him? I know exactly where to find him. Okay, let's go. Okay. This doesn't mean I forgive you for what you did to me. I understand. Can someone please get me some fucking clothes? Okay, of course.